Egzema to stan zapalny skóry, który może być spowodowany wieloma czynnikami, w tym alergiami, kontaktem z grzybami, mikrobami lub łojotokiem. Nie jest to choroba zaraźliwa, więc nie można się nią zarazić od innej osoby. Egzema może objawiać się na różne sposoby, w zależności od przyczyny i wieku osoby dotkniętej chorobą. U niemowląt i dzieci może występować jako małe, swędzące plamy na skórze. U dorosłych może objawiać się zaczerwienieniem, pękaniem, suchością i świądem skóry. Leczenie egzemy może być trudne, ponieważ często trudno jest zidentyfikować czynnik wywołujący objawy. Istnieje wiele różnych metod leczenia, które mogą pomóc złagodzić objawy i zmniejszyć częstotliwość występowania egzemy. Pierwszym krokiem w leczeniu jest zazwyczaj stosowanie kremów przepisanych przez lekarza lub zalecanych przez farmaceutę. Kremy te mogą zawierać kortyzon, który pomaga zmniejszyć stan zapalny skóry. W niektórych przypadkach lekarz może zalecić inne zabiegi, takie jak fototerapia lub leki doustne. Ważne jest, aby pamiętać, że egzema nie jest chorobą, którą można wyleczyć. Jednakże, stosując odpowiednie metody leczenia i pielęgnacji skóry, można zmniejszyć objawy i wydłużyć okresy remisji. Jeśli masz problemy ze skórą, ważne jest, aby skonsultować się z lekarzem, aby uzyskać prawidłową diagnozę i leczenie. Lekarz pomoże Ci znaleźć najlepsze metody leczenia, które pomogą Ci złagodzić objawy i poprawić jakość życia. Informacje zawarte w tym nagraniu stanowią moje własne omówienie tematów opartych na źródłach wymienionych w bibliografii. Nagranie ma charakter edukacyjny i informacyjny, a wszelkie przedstawione treści nie stanowią porady medycznej, psychologicznej ani żadnej innej porady specjalistycznej. Wszelkie decyzje dotyczące zdrowia lub innych kwestii wymagają konsultacji z odpowiednim specjalistą.